Jeśli chodzi o poniedziałek 23 września na terenie gminy Dzierżoniów, w większości te prace poza mościskiem zostały zakończone, czyli został usunięty piasek z worka, który się znajdował. Następnie udało nam się też rozpocząć prace dotyczące wynoszenia gabarytów na zewnątrz. Teraz już zaczynamy zgodnie z kalendarzem przedsiębiorstwa komunalnego Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7 ten harmonogram odbioru tych gabarytów, które są przez mieszkańców wyniesione przez też przy pomocy osadzonych na ulicę. Jest to proces, który będzie trwał około 5 dni. Niestety tego jest bardzo dużo. Szacunkowa ilość tych gabarytów łącznie ze sprzętem AGD, RTV, no to jest około 250 ton. Do tego dochodzą również jakieś pozostałości w postaci paneli, dywanów i tak dalej, więc te prace porządkowe jeszcze będą trwały, ale nie zmienia to też faktu, że tutaj ta ogromna pomoc, która została skierowana do Mościska, do gminy Dzierżoniów, tutaj na sali znajdują się, na sali biblioteki publicznej gminy Dzierżoniów znajdują się te wszystkie dary, które zostały przekazane od wody, po żywność, środki czystości, też już łopaty, miotły, ale też meble, dywany, to wszystko już zostaje przez mieszkańców dystrybuowane, mieszkańcy już to pomału biorą. Są też sytuacja taka, że jeśli w niektórych przypadkach, a tych przypadków jest niestety bardzo wiele, jeśli chodzi o Mościsko, wiele domów zostało praktycznie zalanych od 1,20 m do 1,50 m. Też no, były takie przypadki, że na tą chwilę rozpoczęły się te prace dotyczące budowlanych zakresu działań, więc tutaj te wszystkie dary odnośnie wyposażenia są przechowywane w określonym miejscu i później dopiero będą przekazywane tym poszkodowanym, tym potrzebującym. Na tą chwilę myślę, że tutaj w dniu dzisiejszym też został zdjęty ten alarm przeciwpowodziowy, został odwołany, więc tym samym już my rozpoczynamy też pozostałe prace, które zostały też zadysponowane odnośnie tych szacowania szkód. Od kilku dni już komisje chodzą. Od wtorku, środy większa ilość tych osób będzie już na terenie Mościska. Też chcemy już te szkody oszacować do tej pomocy doraźnej, tej pomocy też w granicach tych 2000 zł do końca tego tygodnia. Dzisiaj już też pierwsze decyzje zostały wydane, podpisywałem. Są też kolejne wnioski, będą rozpatrywane. Czekamy na przekazanie środków finansowych z Urzędu Wojewódzkiego. Kolejna ważna kwestia, która dotyczy tych spraw infrastrukturalnych, też już jest powołana komisja do szacowania tych szkód. Wstępne takie szkody no, oceniamy na około 30 milionów złotych, jeśli chodzi o mienie komunalne. Niestety też no, widzimy, że w niektórych przypadkach jakby te szkody mogą być wyższe, ale dopiero komisja przystąpi do dalszych prac. Zobaczymy, ile tego dokładnie ostatecznie będzie. No, nie ma też tutaj co brać pod uwagę innych aspektów, bo myślę, że przede wszystkim to jest tragedia ludzi. Ta tragedia dzieje się też w innych obszarach, ale my skupiając się jakby na gminie Dzierżoniów, tą pomoc mieszkańcom zapewniamy. No, staramy się to wszystko tutaj na bieżąco koordynować. Myślę, że to też pokazuje, że niestety, ale pomimo wszelkich tych prac, działań, które były od końca zeszłego tygodnia, od końca jeszcze wcześniejszych momentów przed wystąpieniem powodzi, no, niestety siła żywiołu okazała się zbyt duża, skala. No, ja powiem tak, na przykładzie jeszcze gminy Dzierżoniów nie mamy tak potężnych strat, jakie są w Kotlinie Kłodzkiej. Tutaj nikt nie zginął. Tak? Też jeśli chodzi o straty w inwentarzu, one są małe. Tutaj też jakby to wszystko, też jeśli chodzi o usunięcie tych padłych zwierząt, ptactwa przede wszystkim, to zostało też już zrobione. Cały czas jesteśmy w kontakcie z służbami powiatowymi. Wymieniamy się tutaj różnymi doświadczeniami, różnymi spostrzeżeniami. Dobra, bardzo dobra współpraca jest z Państwową Strażą Pożarną, z OSP i z wieloma innymi osobami, a ja też w tym momencie chciałbym podziękować wszystkim darczyńcom, którzy dokładają wszelkich starań, tej pomocy, którzy tutaj dostarczają do Mościska, do terenu gminy Dzierżoniów, wszystkim ludziom, samorządowcom z wielu regionów Polski. Były osoby z Podkarpacia, były osoby z Pomorza też wsparcie. Na tą chwilę taki najbardziej, powiedziałbym, towar deficytowy to są te osuszone
suszacze, które na tą chwilę już około 20 paru udało się zadysponować na teren gminy. Kolejne działania to będą przy współpracy z sanepidem polegały na oczyszczeniu tych studni odpowiednimi środkami. Tych środków jest bardzo mało, żeby tą wodę uzdatnić do picia. Tutaj też strażacy z OSP dokonali już wypompowań tych studni. Teraz tylko czekamy na to, żeby sanepid nam przekazał te środki. Niestety ich jest bardzo deficytowa ilość, większość idzie na Kotlinę Kłodzką. Dzisiaj na sztabie też została taka informacja przekazana, że praktycznie no tylko jakby 70% tych studni zostanie uzdatnionych. Później czekamy na kolejne dostawy. Staramy się tutaj na bieżąco to wszystko koordynować i myślę, że w tych najważniejszych aspektach no będziemy dalej działać. Najważniejsze jest przywrócenie takiego normalnego funkcjonowania na terenie Mościska. To robimy. Szkoła dzisiaj wróciła do funkcjonowania, do życia. Odbywają się już normalnie zajęcia. Tutaj też mieszkańcy bardzo mocno się zmobilizowali. Też wielu daje swój sprzęt, daje swoje możliwości, jeśli chodzi o czas, poświęcenie, zaangażowanie i dlatego też wszystkim osobom, które niosą pomoc dla Mościska, ale też dla pozostałych miejscowości na terenie gminy Dzierżoniów dotkniętych tą powodzią z ostatniego weekendu bardzo serdecznie pragnę podziękować. Te wszystkie działania prowadzą do tego, żebyśmy jak najszybciej przywrócili tak zwaną, powiedziałbym, no, normalność funkcjonowania w tej miejscowości. Też mieszkańcom na każdej tutaj stronie staramy się pomóc, żeby tą pomoc przekazać i mam nadzieję, że wspólnymi siłami przywrócimy w ciągu najbliższych kilku tygodni to funkcjonowanie już w Mościsku, tej sferze i tej prywatnej, i publicznej. Choć też wiem, że niektóre domy wymagają wiele, wiele pracy, wiele materiałów budowlanych, zaangażowania i będziemy tutaj starać się też wspierać poprzez różne możliwości finansowe te zadania.